Chodźcie sobie tam. Słyszałam. To jakby nonsens. Ja bym chciał, żebyście mi opowiedzieli o waszych strojach coś. Mm. Bo to bardzo ciekawe. Tu możecie sobie usiąść. Ja się przygotuję jeszcze, a w chwilkę... Mogę powiedzieć, to takie jakieś tradycyjne ubranie. No, to robiłam sama. To tak zawsze jak bywa w Ukrainie, coś takiego mogę zrobić, to robię, bo to jest jak symbol, taka turbota, taka uwaga do dziecka swojego. My jestem z Wolyni, to jest Wolińska oblast, jak region bliższy tu do Polski, do kordonu tam Polski. Ale mamy wielką ilość w Ukrainie tam strojów, tam jakichś ornamentów. Przez wojnę jest taka potrzeba być gurtem, być razem. Tak. I to jest takie jak jednanie czegoś takiego. To jest wielka ilość tych ludzi myśli o tym i też zaczynam tam robić. Spróbujmy sfotografować tą bliskość waszą, dobrze? Ja bym chciał, żebyście się przytulili do mamy tak policzkami, tak jak najbliżej. No. Bo jak mamo, pięknie. Myślę, że tak jest między wami. Ja tak czuję, że jesteście tacy bliscy. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję panu. To takie bardzo fajne doświadczenie. Bardzo miło było pogadać o tym. To bym chciał przekazać, że jesteśmy z wami. Dziękuję bardzo. Wiem i to bardzo fajnie. Już też nie myślałam, co to tak wygląda, jak przyjechali do Polski. To niesamowite. Dziękuję. Babcia cię wystroiła. Oj, tam. To chodźmy tutaj, chodźcie wszyscy. Pięknie, dobrze. A mogę teraz poprosić, żeby tutaj wnuczki piękne przytulić. Bliziutko. O właśnie, tak, jeszcze bliżej. Babciu, jeszcze bliżej. Pięknie. To od dawna jesteście w Polsce? Od marca. Wiktoria, wiem, że mówi dobrze po polsku. Ja najbardziej mówię po polsku. Świetnie. Z daleko przyjechaliście? No my z Lwowa. A z Lwowa. Byłem we Lwowie 3 razy. Byłem zachwycony. Piękne miasto. A państwo macie jakieś na przykład korzenie polskie? To babcia. Babcia? Moja. A Kraków nie jest podobny trochę do Lwowa? Jest rynek. No taki. Rynek. Proste tak, puszki. Tylko u was takiej dużej trochę, a u nas takiej troszeczkę mniejszej. Takiej. Czyli co, ty jesteś w przedszkolu? Tak pięknie mówisz po polsku. Wiktoria, a u ciebie w klasie jest dużo osób z Ukrainy? Czy jesteś sama? Sama? To ty cały czas musisz mówić po polsku? Tak? Pani Tatiana ci pomaga. Chodźcie, zrobię wam w trójkę zdjęcie. Chodźcie, widzicie mnie takie. Świetnie. To teraz panie. Jak się na co dzień przytulasz do mamy? Pokaż. Po prostu. O, super. To jest najlepsze. A ty na polsku możesz rozkazać, odkąd my przyjechali? No. Jesteśmy z Kijowa. My przyjechali, jak zaczęła się wojna. І нас прилетіла сім'я краківчан, поляків. І ми дуже вдячні за це. Допомогли нам усім і житлом, і їдою, їжею. Ми дуже вдячні полякам за це. А це робилося в Україні? Що ми робили в Україні? Що в Україні? Роботали, ходили до школи, як звичайне життя. Робота – це праця. Праця. Жили звичайним життям, радувалися кожному дню. Алена, а ти єсти в якій класі? В 4-й. В 4-й, але це świetnie. Мовиш по-польську? Умію. Умієш? Łatwo ci to przychodzi? Może być tak. Alona, jak ci jest tutaj w Polsce? Dobrze. Tutaj jest fajnie. Bardzo. A widać, że jesteście zżyte ze sobą. Pięknie. Bardzo wam dziękujemy. Thank you.
To niesamowite, że czy spotykamy się tu, w kościele, czy spotykamy się w innych przestrzeniach tej dzielnicy Krakowa, Państwo zawsze przybywają i zawsze od samego początku jeszcze są hojni dla wolontariuszy hospicjum Świętego Łazarza, dla którego gramy koncerty z cyklu Nowa Huta, dlaczego nie, od 19 lat. Proszę Państwa, my tutaj z Galicją, czyli Ryszardem, bośmy te Galicje oczywiście na terenie Nowej Huty założyli dawno temu. A teraz we dwójkę przemierzamy kilometry wzdłuż i wszerz naszego kraju i też sobie dajemy radę, co teraz będziemy udowadniać z nadzieją, że Państwo z nami też zaśpiewają, bo te pastorałki od wielu, wielu lat już z nami są. Śpi, maleńki, śpi, śni najpiękniejsze sny, a najpiękniejszy z nich niech ci się spełni. Nie płacz więcej już, na później zostaw łzy, przecież ci dobrze tu, jak może do snu niech cię ukołysze wiatru granie, w niebie srebrni aniołowie, niech śpiewają, już nowina ptakiem leci, już się cały świat raduje, że w Betlejem małe dziecię Bóg się nam narodził. Już nowina ptakiem leci, już się cały świat raduje,